zdecydowanie skok z bungee, z bezpiecznym zejściem i z takim kopem energii do kolejnego, żeby dalej działać. Początki były bardzo trudne i organizacyjnie, i to, że naprawdę nagle było wywrót o 180 stopni, zmiana totalna, naprawdę zmiana totalna. Pani Monika, młoda, karmiąca mama z nieco już zanikającym pokarmem i to był pewien kompleks, którego chciała się pozbyć. To, czego się pozbyła? Ponad 50 cm w obwodach, 7,5 kg. Laktacja przywrócona, no i przepiękny uśmiech dzięki temu. Prawie 50 cm, także to jest naprawdę w ciągu 6 tygodni. Ja myślę, że to jest bardzo fajny ubytek. Centrum Medyczne WIMED to jest naprawdę miejsce, gdzie spotkałam bardzo profesjonalnych ludzi w ciężkim tygodniu oczyszczania wątroby, zaczynając od pełnego relaksu na balneoterapii, która jest bardzo dużym dobrodziejstwem. No po zabieg hydrokolonoterapii, który nie należy do najprzyjemniejszych, ale myślę, że nie taki diabeł straszny, jak go malują. Wszystko jest do przeżycia i było to takie bardzo okropne. W tygodniu oczyszczania wątroby, gdzie byłam praktycznie na diecie płynnej, okazało się, że mam bardzo dużo pokarmu, mogę karmić. Mało tego, po tym pokarm się utrzymał, jest, karmię nadal. To było szaleństwo trochę, bo ja tak naprawdę nie wiedziałam, co mnie czeka. Zgłosiłam się zupełnie nie wiedząc, co, jak i z czym. I były momenty, kiedy myślałam, że jest to hardcore. A dzisiaj myślę, że było fajnie, na pewno było warto i że mogłabym to zrobić jeszcze raz. Pani Dorota przyszła przede wszystkim z problemami metabolicznymi. Młoda mama z niewyrównaną niedoczynnością tarczycy. Efekt? 24 cm w talii, wyrównana tarczyca, po kilka centymetrów w klatce piersiowej, w biodrach, mniej oczywiście, do tego kilka kilogramów, no i wzrost pewności siebie. Myślę, że WIMED dał mi najwięcej, tak? Bo pokazał mi, że jakby to, co robiłam dotychczas, nie mogło przynieść efektu ze względu na te moje problemy metaboliczne, na chorą tarczycę. Poszło centymetry. Oczywiście jest to u mnie jeszcze kropla w morzu, ale no, wcześniej się to nie udawało w ogóle, tak? Ja mogłam być na głodówkach i pół kilo w dół nie szło i żaden centymetr nie schodził, tak? No i na pewno jeszcze dużym efektem jest to, że jestem dużo bardziej sprawna. Że jak usypiam dziecko na rękach, karmiąc go, to go nie budzę stając z fotela, tylko staję sprawnie, nic mi nie boli, tak? Więc to jest też ogromny efekt. Przychodząc do nas, miała TSH na poziomie 24, bardzo głęboka niedoczynność. W tym momencie, po tych 7 tygodniach, to TSH spadło poniżej 2. Oczywiście tutaj nie tylko dieta, aktywność fizyczna, ale także odpowiednio dobrana dawka hormonów. Natomiast w tak krótkim czasie rzeczywiście efekt spektakularny, bo nie tylko wyrównanie metaboliczne, ale także do tego równolegle widoczny spadek masy ciała. To już nie jest dieta, tak? W tym momencie. Dieta to była na początku i tak to traktowałam i było to dla mnie straszne, bo ograniczeń było dużo. Natomiast w tym momencie już coraz mniej mi brakuje pewnych rzeczy. Widzę, że to się zamienia w styl życia, a nie dietę po prostu i myślę, że dalej w to pójdę, tak? Znaczy myślę, że jestem pewna po prostu. Duże zamieszanie w życiu, po układaniu tego wszystkiego w jedną całość, zgranie ze sobą. No i powiem tak, że okazuje się, że doba ma dużo więcej niż nam się wydaje, że można jeszcze coś z tej doby wycisnąć. Pani Renata. Osoba około 50, bardzo zabiegana, aktywna życiowo kobieta, która nie do końca chyba miała czas dla siebie i dla poświęcenia uwagi temu, co jada, bardziej chyba skupiała się na swoich pacjentach. Na pewno ogromną wartością dodaną jest nauczenie się tego, co jeść, jak jeść, do tego kilka kilogramów, poprawa wyglądu, jeśli chodzi o skórę, dotlenienie. Komora hiperbaryczna to jest po prostu bajka, to jest w momencie, jak już się ustabilizowało ciśnienie, to jest taka chwila oddechu była, naprawdę dla mnie bardzo duży relaks. Ja sobie tam zawsze spałam smacznie. Cudowne miejsce. Schudłam zdecydowanie i to i z twarz na twarzy i tutaj na całości ciała, jeśli można tak powiedzieć. Powiesiłam taką sukienkę na wierzchu, że tak powiem.
którą kiedyś wchodziłam i bardzo ją lubię. Powiem tak, że jest troszeczkę za luźna nawet w tej chwili. Także jestem przeszczęśliwa, naprawdę. Zwyciężyła Monika Jankowska! I trenowały, i poddawały się różnym zabiegom, i zmieniły dietę. Zaczerpiono na stacjonowalkę za mąż i